Halo, czy witajcie, to znowu Ryfek, witam w kolejnym odcinku z gry Don't Starve. Tym razem już myszkę schowałem, sam jak oglądałem, to mnie denerwowało. O Jezu, mają czerwone pupy te bawoły. To do nich teraz nie wolno podchodzić, bo jak mają czerwone pupy, to oni ten... Oni się ruchają, robią dzieci i się boją o te dzieci i dlatego nie wolno do nich podchodzić. Ale gówno. Wiecie co, tutaj raczej nic nie będzie. O Jezu, teraz jak pokazuję myszką, to nie widzicie tego, jak pokazuję myszką. Trochę z tym też słabo. Ta droga, takie rozwiedlenie drogi tutaj jest na lewo i prawo. Ja tą prawą stroną będę chciał tu zaraz pójść. Nie wiem, to nadal będziecie widzieć, jak będę najeżdżał na poszczególne jakieś, nie wiem, właśnie serducho, na sanity nasze, na nasz głód. To z tym jeszcze luz. O, tak, tak, jest kamień ze złotem. O to chodziło, o tego szukaliśmy. Tak wyglądają właśnie kamienie ze złotem. No i co się w nich znajduje? No, jak się można domyślić? Złoto. Złoto jest bardzo potrzebnym materiałem, jak już nieraz mówiłem. Ło, nawet jest kolejny kawałek do ucieczki i jeszcze jest domek świnki. Świnie można oswajać. Świnie ogólnie są... O Jezu, one się mutują, jeżeli zjedzą zbyt dużo mięsa potworów. Stają się wtedy złe, albo kiedy jest pełnia księżyca, ale ogólnie to im się daje jedzonko i one za nami podążają. Znaczy jedzonko, one nie lubią roślin, lubią tylko mięso. O, widzicie, jestem bardzo mokry, jak mi szybko spada sanity. Nie powinno mi tak szybko spadać. Nie zrobię sobie pretty parasola, bo nie mam 6 kwiatków, trochę słabo. Ej, wiecie co, skoro tutaj są kamienie. Tu jest... No, są bawoły. Jakby tu były norki królików gdzieś. Tu są norki królików. To jest naprawdę bardzo fajne miejsce do rozbicia obozu. Tutaj jest jeszcze wormhole. Wormhole to jest takie jakby przejście z jednego wormhola do jakiegoś drugiego, który jest gdzieś na mapie. Losowe one są rozmieszczone. Takie przejście nas kosztuje chyba 15 zdrowia psychicznego, ale no mówię, natychmiastowo przemieszczamy się przez duże odległości. I to jest naprawdę fajna miejscowa, żeby rozbić obóz. Gdzieś w tym miejscu, na tym rozwidleniu dróg, ta droga jeszcze nie wiem, gdzie prowadzi, ale tutaj mamy już kamienie ze złotem. Tu mamy dużo drzew, mamy w ogóle tą taką polankę. Na tej polance jest zazwyczaj dużo żarcia, jeżeli chodzi o jakieś maliny i marchewy. No, dużo jeszcze nie odkryliśmy, ale no, nie wiem, mi się wydaje jakoś fajne miejsce, to po prostu pójdę i założę je tutaj gdzieś ognisko. Tu jest jedna norka, tak przy jednej norce założę sobie. Jak będę chciał więcej tych królików potem zabijać, to po prostu sobie pójdę kawałek. Tu tych norek jest bardzo, bardzo dużo na tej jakby sawannie. Kwiatki zbieramy, mówię, podniesienie każdego kwiatka to jest plus 5 do sanity. Ja nie mam miejsca w ogóle, zjem sobie te nasiona. Tu jest właśnie norka królika. O, to jest przydatne tym... Boże, to miejsce też jest fajne z tego powodu, że tutaj wszędzie jest właśnie ta taka polana, jest takie bardziej zielone, widzicie to? Tutaj rosną kwiaty, czyli będziemy mogli sobie po prostu zbierać kwiaty, jak będziemy potrzebować. Ja oczywiście mówię, będę je zbierał, bo to sanity nam bardzo, bardzo szybko spada, ogromnie. O Jezu, to coś wyleciało, nie wiem co to jest. Nie tak to chciałem zrobić. Dobra, mamy złoto, możemy sobie zrobić science machine. Gdzie się co... O Jezu, nie mam kamienia wystarczająco, bo zrobiłem dopiero co ten... fire pit, na to poszedł kamień. Tutaj jest taki duży boulder, to się nazywa chyba. Coś takiego. Tak, boulder. No nie zmieściłby nam się w kieszeni. Z niego oczywiście leci tylko i wyłącznie kamień. No i ten nitro, który nie wiem co to dokładnie robi. Nie podnoś mi tego. Chcę kamienie na science machine. Mogę w końcu zrobić science machine. Przestało padać, dobrze, idziemy do ognia się osuszyć. Drewna mamy 21 drewna, całkiem sporo. Science machine zrobimy i dzięki science machine będziemy mogli robić w ogóle pełno nowych rzeczy. Widzicie, nowe w ogóle są zakładki, jakieś struktury. Refine, kurde, będę mógł zmieniać właśnie na liny, trawę. Czat ogólnie. Jedna z fajniejszych rzeczy, którą bym chciał zrobić, czym prędzej, to jest plecak. Bo plecak nam bardzo zwiększy naszą pojemność po prostu. Backpack. Zrób. Ogólnie w Don't Starve działa robienie rzeczy w taki sposób.
Nie możemy na przykład zrobić teraz włóczni, bo nie mamy, nie jesteśmy po prostu przy Science Machine. Jeżeli byśmy przy niej byli, zrobilibyśmy prototyp. Zrobienie prototypu daje nam 20 chyba do zdrowia psychicznego. Lepiej się wtedy czujemy. I wtedy możemy to włócznie już robić, gdzie będziemy chcieli, nieważne jakie są okoliczności, nie musimy być przy Science Machine. Po prostu, żeby za pierwszym razem coś zrobić, potrzebne są coraz to lepsze maszyny, a później już to możemy robić dowoli, ile nam się chce. Fajna sprawa. Warto o tym pamiętać, że ten właśnie prototyp nam daje plus 20 do sanity. Często jak ktoś jest w bardzo złej sytuacji, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, to radzę po prostu właśnie... O Jezu, o co chodzi? Zmniejszyło się, że znowu. To radzę po prostu zrobić coś wam nawet niepotrzebnego, byleby to sanity wzrosło o 20. Tu bym poszedł dalej, wykopał jeszcze więcej tego złota. Ja od razu, ja to mam w planach zrobienie czegoś takiego. Zawsze jak gram w Don't Starve, najpierw robię Science Machine i od razu potem robię Alchemy Engine. Co to jest? Jakiś Electrical Doodad. Co? Zawsze na to trzeba było 6 po prostu złota. Wow. Widzę jakieś nowe rzeczy. Bardzo dawno nie grałem w Don't Starve i już się widzę pozmieniały niektóre rzeczy. Jakiś o jest tu. Electrical Doodad. 2 i 1 kamień, czyli dużo kamienia będę potrzebował i 4 złota, żeby zrobić Alchemy Engine. Trochę desek, czyli trochę również drewna. Deski są dosyć drogie, jeżeli chodzi o surowce. Już jednak kończę, także luzik. Wykopę sobie trochę więcej. Boże, wykopę. Czemu ja zawsze mówię kopać? To się nie kopie, tylko się ścina. Zetnę sobie drzewo. Jeszcze jak tam kawałek nocy był, to po prostu nie miałem co robić. I ja wracam tam, gdzie były kamienie. Widzicie, jest dzień, nasze sanity powoli wzrasta, bo mamy garland założony. Osa już się na nas wkurzyła, idzie do nas, idzie nam nawalić. Gdzie jest kill off? I kopiemy, tak? Z czego, jak, ile tam miało być? 4 złota? O, już się zepsuł kill off, boże, ale się szybko psuje, co ja chciałem w ogóle powiedzieć. Potrzebujemy 4 złota. Dużo kamieni, dużo drewna. Co to jest w ogóle? Bazar, to jest sęp chyba. Jak ja grałem, to czegoś takiego nie było. Mogę go zabić? No, o kurde, ale gówno. Miałbym mięso do jedzenia, ale czad by był. Czwarty dzień, już bym normalnie mięso sobie pojadał. Crank Thing. To jest kolejna z tych rzeczy, one się nazywają fingi właśnie. No a tutaj jest nasz kolega świnia. On ogólnie jest przyjaznie do nas nastawiony, jeżeli damy mu warzywa, to się spierdzi i zrobi kupę, o właśnie tutaj. O, ja zostawiłem po prostu tą kupę, ona się przyda. Po prostu się spierdzi i zrobi kupę. Kupa jest przydatna też do wielu rzeczy, głównie do robienia farm i użyźniania gleby. Może też służyć jako... nie podpałka, tylko po prostu jako surowiec do spalenia w ognisku. A jak damy takiej śwince mięso, to ona będzie za nami podążała. Wydaje mi się, że przez jeden cały dzień. I będzie z nami waliła z łapy w drzewa. Szybciej to one się wtedy ścinają dzięki temu. To jest bardzo fajny sposób. Takie 4 świnki sobie zgarnąć. Cały las można bardzo szybko dzięki temu ściąć. No i będzie z nami walczyła z przeciwnikami. O właśnie, mam też kolejnego moda zainstalowanego. Jeżeli bym miał jakiegoś followera właśnie, czyli na przykład taką świnkę, która za mną by szła, Chestera. Chester to później się dowiecie, co to jest, jeżeli nie wiecie. Wszystko będzie w lewym górnym rogu wyświetlone, ile jeszcze moi followersi mają życia i w ogóle. Jak się czują. Spoko sprawa, spoko mod. Ugotuję te maliny, one mi się zaraz będą psuły. Gotowanie trochę wydłuża ich jakby podatność do spożycia. Dobra, więcej mi nie potrzeba. Czym prędzej chciałbym zrobić crockpota. No, a teraz tak naprawdę mogę zrobić już ten Alchemy Engine. Electrical Doodad, czyli potrzebuję 2 kamieni. Cut stone, z 3 kamieni się jakby robi... Z 3 kamyków się robi taki jeden cięty kamień. Dobra, mogę teraz zrobić 2 razy ten Electrical Doodad. Gdzie to jest? Tu. O 15 wzrastałem sanity, teraz zauważyłem, nie o 20, źle powiedziałem. I tak, jeszcze 2 cięte kamienie i 4 dechy, dobra. Mam nadzieję, że nam starczy.
desek. Starczy. 4, dobra. I możemy zrobić Alchemy Engine od razu. To już jest nam niepotrzebne. Alchemy Engine nam już w ogóle masę rzeczy dodaje, które możemy robić. Straw Roll na przykład to jest z tych strawy. Będziemy mogli sobie zrobić taki śpiwór do spania na jedną noc. Ale potem bardzo głodni jesteśmy, więc nie radzę tego robić. Lepiej tą noc po prostu przestać. Dziwna sprawa. Improved Farm na przykład możemy już zrobić. A czemu nie? Już na samym starcie robić farmy? Tylko by nam się przydały nasiona. A tu jest nasiono, zostaw je, no. No i coś tam, po jakimś czasie z tego urośnie nam jakieś, nie wiem co, jakieś warzywo losowe. Chcę sprawdzić w przyszłości, dokąd prowadzić ten wormhole. I tak naprawdę, co ja teraz powinienem tutaj robić? Rozwijać bazę. Mógłbym zrobić niby pułapki na króliki, ale teraz mi są niepotrzebne w ogóle, bo po prostu ich nie ma. No czy zrobię? Jedną postawię ją, w zimę one już będą. A my teraz mamy jesień, to jeszcze przez długi czas tego królika tu nie będzie, no trudno. Niech sobie siedzi po prostu ta pułapka. Ja się jakoś muszę zabezpieczyć na zimę. Najlepiej było pójść w nocy i ściąć parę bawołów. Bo z tego bym miał ich sierść, a z ich sierści będę mógł sobie robić jakieś ciuchy pewnie. Z tego co pamiętam, mówię, dawno nie grałem. Dużo rzeczy nie pamiętam. Crankfingi i tak dalej, to ja to zostawię, po prostu mi jest niepotrzebne w ogóle. Mówię, nie planuję z tej mapy uciekać, także to sobie zostawię na ziemi. Boże, i co my tu możemy w ogóle robić? Shovel, to się przydaje. Łopata, bo zobaczcie, jeżeli ścinamy drzewa, zostaje jakby pień. Ten pień można wykopać i jeszcze dodatkowe drewno zgarnąć. Nie wiem czemu akurat tak to działa, ale okej. Ja się z nikim nie kłócę. Drying rack również się przyda, żebym mógł sobie suszyć mięso. Ale do tego wszystkiego potrzebnym jest charcoal. Tak jak chciałem... gdzie to było? Co? Co to jest? Bucket of poop? Dziwna sprawa. Crockpot, właśnie. Crockpot to jest nasz garnuszek do przygotowywania żarcia. Potrzebny mi jest charcoal, czyli potrzebne mi jest spalenie paru drzew. Bo ze spalonych drzew mogę dostać... jak to się nazywa? Mogę po prostu rozwalić i właśnie będę miał węgiel drzewny. Charcoal to jest węgiel drzewny. Podpalimy sobie parę drzew. To się zajmie, to się nie zajmie. To muszę sam zająć jakby. Tak się mówi? Zająć ogniem? No chyba tak się mówi. I szóste drzewo. Tu zaraz wszystko zgaśnie, także ja tu raczej nie powinienem być. Powinienem iść do mojej bazy. Te drzewa sobie zostaną, ja je wystarczy, że raz pacnę i dostanę tam ten węgiel, który chcę. Mówię, na początku lubię się zajmować ogarnianiem żarcia. Ten crockpot jest najważniejszą według mnie rzeczą, potem ten drying rack. Chociaż zazwyczaj robię odwrotnie. Ale teraz się zajmę, najpierw mówię, najpierw się zajmę crockpotem. Ciekawe, czy są jakieś nowe... czy są jakieś nowe żarcia. Boże, żarcia, to śmiesznie brzmi. Czy jest jakieś nowe jedzenie po prostu? Wiem, że na pewno w modach jest pewno, ale no ja modów żadnych tu nie mam, takich dodających różne rzeczy, tylko mówię, bardziej takie interfejsowe, ten FOV, który mogę oddalać dalej po prostu. Lina, na co mi lina? O, wiem co powinienem zrobić w bazie. Właśnie, chest, czyli jak to się tłumaczyło, Jezu. Ale to jest proste przecież. No nie, i znowu pada. To mi się przyda parasolka, którą mogę nosić razem z garlandem. Teraz jak pięknie wygląda już w ogóle. Ona nie broni mnie w 100% przed deszczem, jak to każda parasolka, ale zawsze coś tam mnie będzie broniła. Znacznie się lepiej będziemy czuć za dnia, od razu wam to mówię. Nasze sanity będzie bardzo szybko wzrastało. No teraz pada, jest noc, a i tak ono nie spada jakoś strasznie szybko. Ale za dnia wypadałoby pójść po prostu i trochę drzew pościnać, bo tego drewna w ogóle nie mam. Młotek się w ogóle też przyda. Bo chciałbym rozwalić ten science machine pierwszy. Zawsze jeden złota do przodu będę. Bo on mi już niepotrzebny, Alchemy Engine jest po prostu lepszą wersją tego. Dobra, jest dzień, czyli gdzie jest... axe. I patrzcie, raz, walniemy i mamy charcoal.
O, i Wilsonowi zaczęła rosnąć broda, tak jak mówiłem. Ona będzie rosła do ogromnych rozmiarów. To jest jego właśnie cecha charakterystyczna, że rośnie mu wspaniała broda. No, akurat idzie teraz zima. A jak kopiemy sobie pod tym, pod drzewem, to tak nie pada bardzo. Tą brodę teraz zostawiaj, radzę zostawiać zawsze, jeżeli zaczynamy na jesieni. Bo po prostu, no mówię, w zimę bardzo ważne jest utrzymanie dobrej temperatury ciała. Jeżeli tego nie damy rady zrobić, no to po prostu umieramy. A w Don't Starve jak się umrze, no to trudno, się umiera i tylko tyle. Już nie można sobie grać dalej, nie można wczytać save'a. Znaczy są rzeczy, które zapobiegają jakby natychmiastowej śmierci. Taka kapliczka jest gdzieś do odkrycia na mapie, z chęcią bym ją odkrył. I w ogóle poszedłbym szukać Chestera na przykład. Właśnie o Chesterze wam nie mówiłem. To jest taki śmieszny bardzo potwór skrzynka, on za nami chodzi, jeżeli go znajdziemy. On po prostu nam zwiększa ilość rzeczy, jakie możemy naraz sobie przenieść. Lepiej, żebym założył tą parasolkę, ona będzie mi gnić, bo ona jest z kwiatków, nawet jak jej nie będę zakładał. O, nawet słychać, że mam ją założoną, a zmienia się dźwięk. Co ja w ogóle chciałem zrobić? Skrzynię chciałem zrobić. Mam za dużo tej rzeczy. Mam 5 charcoala, chciałem mieć 6, czy ominąłem jakieś drzewo? Tak, tu ominąłem drzewo. Dobra. No tu już w ogóle prawie rośnie. Prawie urosło. Mamy wystarczającą ilość charcoala, żebym mógł sobie zrobić crockpota. Tylko teraz jeszcze muszę mieć... O Jezu, nie mam kamieni na to, to jest gówno. Zawsze mi ciągle mi czegoś będzie brakowało. To ja najpierw zrobię skrzynię. Czyli muszę mieć 3 dechy. Boże, strasznie dużo na to idzie tego drewna. W ogóle tego drewna już nie mam praktycznie. Zrobię skrzynię. Mój tata się coś wydarł. Mam nadzieję, że tego nie było słychać. To na razie schowam, to mi jest niepotrzebne. To wszystko też schowam. Te handstufy też na razie na pewno mi nie będą potrzebne. Tak samo jak bifalohard, dopiero na zimę. Boże, już się robi noc, to jest tragedia. Strasznie wcześnie się robi noc, ale no mówię, to jest jesień. Po tym to idzie rozpoznać, że się szybko robi noc, to znaczy szybko się robi wieczór, a nie noc. Cukinia, czy nie, jaka to jest cukinia, bakłażan. Chyba to jest, to się nazywa. Mogę zjeść za 25 głodów, dosyć sporo mi to odnowi. Dobra, chciałem sobie po prostu zrobić trochę miejsca i wyruszyć w, gdzieś tam, nie wiem. Szukałbym tego Chestera i tej kapliczki. Na ziemi jest albo jedna, albo dwie kapliczki na całej mapie Don't Starve. I te kapliczki sobie możemy uruchomić jakby, jeżeli umrzemy, to się pojawimy po prostu przy kaplicy. To jest takie zabezpieczenie bardzo fajne przed... Zabezpieczenie po prostu przed śmiercią. OH20, nie wiem o co z tym chodzi w ogóle. To jest złączenie jakichś dróg. A pójdziemy sobie dalej tu. Kaktus? Od kiedy jest kaktus w Don't Starve? A jak podniosę, to pewnie miałkuje, to nie wiem, co to robić. O, dobra, ale tylko 3. Mogę to jeść, ale to mi nie daje dużo. To też mogę sobie zatrzymywać. Ale czad. Mówię, dawno nie grałem w Don't Starve. Te Wet Woldery to były. Kolejny coś tam, ten thing. Już 3 z 5 rzeczy mamy, żeby przejść do Adventure Moda. To jestem ja nigdy tak szybko nie znajdowałem tylu rzeczy. Stale Roasted Berries, już nie odnawiałem mi tyle, ile jakby świeże. Dlatego lepiej czym prędzej zjeść, zanim się jeszcze nie zepsuły tak zupełnie. Suspicious Dirt Pile, mógłbym znaleźć koło elefanta, ale mi na razie koło elefant niepotrzebny, ale znalazłem Touchstone, o to mi właśnie chodziło, to jest ta kapliczka, którą teraz sobie zaaktywowaliśmy, jeżeli coś nas zabije, to po prostu się tutaj pojawiamy. Bo się nie muszę o nic teraz martwić. Co to jest? Wet Tiny Frost Coelephant. Feeling cozy, good for you. A, to mam taki mod, który mi zwiększa ilość koelefantów. Koelefanty to są tak jakby po prostu słonie w świecie Don't Starve. Z nich możemy mieć trąbę i chyba coś tam jeszcze. Żeby się ocieplić po prostu podczas zimy, zrobić takie fajne ciuchy z nich. Boże, ale to jest strasznie długa droga. No tu nic nie ma tak naprawdę, no spójrzcie. To jest pust. O cholera.
Co tu robi pies? Psy dopiero pojawiają po 10 dniu. Ej, tu są psy. I mnie gonią. Dobra, jest technika, żeby je zabić. Czas minął, w dupie mam czas, jak mnie goni ten psiak, ja go zabiję. Pamiętam, że była technika, żeby je zabijać. Bez straty jakiejkolwiek zdrowia. A, ja nie muszę myszką klikać, ale bez sens trochę. Myślałem, że spacją się da. O, super. Zabiłem to coś. Zawsze z potworów wypada Monster Meat. Monster Meat radzę nie jeść, no bo widzicie, odnawia nam niby. Uuu, ale czat. Ile cutstone'a, to ile to jest tak naprawdę tego kamienia. To jest 5 razy 3, 15 kamienia. Właśnie zarobiliśmy. O co chodzi z tymi sępami? Czemu ja ich nie mogę zabić? Ale gówno. A, tu się wróciłem po prostu. Obszedłem naokoło, okej. Szybko, szybko! Torcz! O Jezu, ale żem zapomniał. W ogóle nie mogłem znaleźć pochodni i nie wiem czy mam tu pochodnie, nie mogłem je znaleźć. Mówię, jeżeli byśmy w nocy po prostu zostali w nocy, no mówię, nie schowalibyśmy się w jakimś tam oświetleniu, to by nas zabił grób. O, a w ogóle nam czas minął. Boże, ciągle zapominam. Przez tego psiaka. Dobra, jak na razie to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Nie wiem, następny odcinek będzie jutro, raczej na 100%. Trochę czasu teraz mam do nagrywania, zaraz pewnie usiądę do Party Hard i nagram Party Hard tak na zapas, żeby mieć po prostu czas potem nagrywać Don't Starve. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, jak się podobał odcinek, daj lajka, subskrybuj, widzimy się w następnym i cześć.